absolutnie prosto z mostu. Powiem Wam, że w te pierwsze dni odchudzania, szczególnie pierwszego dnia, naprawdę odczuwa się głód. Chrzanie to. Biorę sobie paczkę chipsów, najem się tej soli, przynajmniej nie będę sikać co 5 minut. Pogadajmy sobie szczerze, ale tak naprawdę szczerze, bez żadnego ściemniarstwa, o tym, jak wyglądają pierwsze dni odchudzania. Hej, cześć, ja się nazywam Paulina i jakiś czas temu schudłam 50 kg. Był taki moment w moim życiu, kiedy ważyłam 130 kg, a mam 1,70 m wzrostu. To oznacza, że miałam otyłość trzeciego stopnia. Wyszłam z tej otyłości, teraz mam nadwagę, ważę 80 kg i cały czas odchudzam się, cały czas jestem na redukcji. Także jeżeli macie ochotę obserwować moją redukcję, to zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama oraz do zasubskrybowania tego kanału. Nie przedłużamy, lecimy z konkretami. Przyszedł ten dzień, kiedy decydujemy się, że od teraz, od dzisiaj się odchudzamy. Pewnie był on poprzedzony kilkoma dniami zwłoki, odwlekaniem, a to zacznę od poniedziałku, a to zacznę po weekendzie, a to zacznę po urodzinach cioci i tak dalej, i tak dalej. Doskonale wiecie, o co chodzi. Ja przez to wielokrotnie przechodziłam. No ale dobrze, jest ten pierwszy dzień odchudzania. I czego możemy się spodziewać? Wiemy już, że żeby schudnąć, trzeba być w deficycie kalorycznym. I nagle się okazuje, że ten deficyt kaloryczny, szczególnie na początku, bywa nieprzyjemny, po prostu fizycznie nieprzyjemny. Ja na przykład często pierwszego dnia redukcji, kiedy z dnia na dzień wchodzę w deficyt kaloryczny, mam następujące objawy. Ból głowy. Nasze ciało było przystosowane do pewnej dawki energii i nagle otrzymuje tej energii mniej. Daje sygnały, ej, coś jest nie tak, gdzie są moje kalorie? Chcę kalorie, ogarnij się i dostarcz mi kalorie. Druga rzecz, którą ja bardzo często odczuwam podczas tych pierwszych dni redukcji, to jest coś, o czym mam wrażenie, że bardzo mało się mówi. Albo zakłamuje się w pewien sposób rzeczywistość. Ja Wam szczerze powiem, że podczas pierwszych dni redukcji ja odczuwam głód. I to odczuwam taki głód, którego nie jestem w stanie zaspokoić jabłuszkiem, albo serkiem wiejskim, albo dwoma waflami ryżowymi. To jest prawdziwie przeszywający głód, uczucie pustki w żołądku, uczucie ssania, do tego dochodzi jeszcze zdenerwowanie, dlatego że organizm tutaj zaczyna wydzielać nam troszeczkę więcej tej adrenaliny na zasadzie hej, 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 ogarnij się jedzenia, jedzenia, chcę po prostu więcej jedzenia, do czegoś innego byłem przyzwyczajony. No i te pierwsze dni naprawdę nie są łatwe. I pierwsza rzecz, która mi bardzo pomaga, to jest to, żeby mieć naprawdę ten dzień aktywny, żeby robić dużo rzeczy, żeby pracować. Myślę, że najgorszym pomysłem byłoby na przykład rozpoczęcie odchudzania albo redukcji w jakiś taki dzień wolny, coś takiego, bo to będzie powodowało tylko to, że my będziemy się fiksować w swojej głowie. To musi być naprawdę aktywny dzień, żebyśmy my nie miały za dużo jakby przestrzeni w głowie na trochę bezsensowne rozmyślania, bo taki automatyzm, takie podejście automatyczne do pewnych spraw, ono może być naprawdę pomocne. Mówienie na przykład, że o, rutyna jest zła, że automatyczne działania są złe, że to wszystko musi być mega po prostu przemyślane i że wszystko musi być jakoś nie wiadomo jak zorganizowane idealnie. Oczywiście, to jest pewnego rodzaju cel, do którego dążymy, ale na początku, kiedy nie mamy zbyt dużo wiedzy na ten temat, no to ciężko jest nam od razu opracować idealny plan. Będziemy się na początku miotać w tym planie. Zjemy coś, co może przekroczy nasze zapotrzebowanie kaloryczne. No wiecie, to są takie trochę próby, błędy, badanie terenu, badanie też naszych osobistych możliwości i szukanie takich metod, które nam odpowiadają. Druga rzecz to jest dobrze zbilansowany posiłek. I dobrze zbilansowany posiłek to nie jest posiłek, nad którym my musimy teraz spędzić 3 godziny i po prostu liczyć co do 1 grama makroskładniki. Chodzi o to, żeby nasz posiłek był bogaty w białko, był bogaty w tłuszcz. Często o tym tłuszczu zapominamy, często o tym białku zapominamy. Nawalimy sobie sałaty do miski, polejemy to jakąś tam kropelką cytryny, dorzucimy mozzarellę i nam się wydaje, że to jest posiłek na diecie odchudzającej, na redukcji. To nie jest w ogóle żaden posiłek, ok? Dobrze zbilansowany posiłek. Białko, jakieś mięso, jajka, nabiał, tłuszcz.
jakieś może orzechy, jakaś oliwa, no niech tam się dzieje w tym posiłku. Węglowodany, ziemniaki. Ziemniaki są fantastyczne na redukcji, bo to jest produkt, który ma bardzo wysoki indeks sytości, więc po ziemniakach nie będziemy od razu głodni. Ale warto w tych pierwszych dniach redukcji właśnie zwrócić uwagę na białko i na tłuszcze, żeby one były w tej diecie, nawet jeżeli mielibyśmy, powiedzmy, pierwszego dnia nie być w deficycie kalorycznym, ale już zmieniamy nasze nawyki żywieniowe, już wprowadzamy inne produkty, ten nasz organizm troszeczkę musi się przestawić, przystosować, to niech to będzie dobre, zbilansowane jedzenie, żeby naprawdę było nam łatwiej przetrwać te pierwsze dni redukcji, gdzie organizm trochę szaleje. Rzecz numer 3. Nie głódźmy się na siłę. Jeżeli odczuwamy głód, to zjedzmy coś. Jeżeli zaplanowaliśmy sobie 3 posiłki w ciągu dnia, to naprawdę nic się nie stanie, jeżeli zjemy tego pierwszego, drugiego dnia, powiedzmy 4 posiłki w ciągu dnia. Pamiętajmy o tym, że mówimy często, o jestem w procesie odchudzania, tak naprawdę nie będąc w żadnym procesie odchudzania, bo my chcemy już pierwszego dnia, żeby było idealnie. Dajmy sobie szansę na to, żeby rzeczywiście być w tym procesie, żeby pierwszego dnia wprowadzić pewne zmiany, a drugiego, trzeciego dnia wprowadzić inne zmiany, żeby to nie było tak hop, siup, od razu wszystko zrobione idealnie, tylko żeby naprawdę przemyśleć kwestię tego, jak stopniowo wprowadzać się w stan odchudzania. Dlatego, że miejmy świadomość, że to będzie długi stan. I nasz organizm na początku, dając nam te takie sygnały, że coś mu nie pasuje, może nas łatwo wytrącić z tego naszego obranego celu, ale w momencie, kiedy my to zaczniemy robić stopniowo, krok po kroku, no to może być nam łatwiej po prostu. Rzecz numer 4. Jeżeli mieszkamy z kimś i jeżeli nie wstydzimy się powiedzieć o tym, że przechodzimy na dietę, to warto by było powiedzieć naszym bliskim, że możemy być rozdrażnieni, rozdrażnione, bo takie rozdrażnienie może się przerodzić później w jakąś kłótnię. A kłótnie i złe emocje najłatwiej jest później zajeść. Oczywiście. Więc warto by było, gdyby nasi bliscy wiedzieli, że możemy być troszeczkę rozdrażnieni, żeby nas nie prowokowali, żeby dali nam tą przestrzeń. Ja na przykład nie oczekuję jakiegoś wielkiego wsparcia. Ja nie chcę, żeby ktoś chodził, klepał mnie po pleckach i mówił: super sobie radzisz, fantastyczny posiłek, wow. Nie. Tego pierwszego dnia po prostu daj mi święty spokój, bo ja wiem, że moje emocje będą takie jak sinusoida, raz super, raz gorzej i ja mogę być rozdrażniona. Jeżeli będziesz mnie prowokować jeszcze tutaj do jakichś takich konfliktów między nami albo będziesz za bardzo opiekuńczy, to mnie to będzie wkurzać, ja się później poirytuję, a później z tej irytacji pójdę i sobie zjem 2 paczki na przykład piegusków, a tego nie chcę. Więc warto powiedzieć, no chyba, że się wstydzimy, chyba, że trzymamy tą redukcję w tajemnicy, to jestem w stanie też to zrozumieć, no ale wtedy miejmy świadomość, że osoby, z którymi jesteśmy w domu, mogą nie mieć tej świadomości i mogą nie rozumieć naszych na przykład jakichś zachowań. Woda. No i wszyscy mówią, że trzeba pić tyle wody i w ogóle woda to powinna być pita non-stop, 3,5 litra to jest minimum. Elektrolity. Naprawdę robią robotę. Polecam serdecznie. I to nie muszą być jakieś sportowe, nie wiadomo co. To może być taki własnoręcznie zrobiony izotonik. Woda, sól, odrobina cytryny, odrobina miodu. No i proszę bardzo, jest napój izotoniczny. Szczególnie na pierwsze dni odchudzania bardzo serdecznie polecam. A do tego herbaty, żeby to nie była taka pusta, czysta woda, bo ona czasami ma dziwny smak. I to może być takie deprymujące, o, że ja teraz muszę pić non-stop wodę. Herbata też jest okej. Jakby spoko. No i rzecz numer 5, moim zdaniem bardzo ważna, to jest właśnie spokój, konsekwencja, nie poddawanie się takim pierwszym myślom na zasadzie, a chrzanić to. A po co ja w sumie to robię, przecież to jest nieważne. Jeżeli już podjęliśmy tą decyzję o redukcji, to znaczy, że to jest dla nas ważne. I te pierwsze myśli, w te pierwsze dni odchudzania, te myśli potrafią być bardzo sabotujące. Te myśli potrafią, no to jest jak taki mały diabełek, co siedzi na ramieniu i po co ty to robisz? Daj se spokój. Ważymy 130 kilo, przecież jest fajnie, tak?
No nie, jeżeli chcemy schudnąć, jeżeli mamy nadwagę, jeżeli to robimy dla swojego zdrowia albo dla swojego wyglądu, whatever, nie ma to znaczenia. Jeżeli podjęliśmy tą decyzję, to znaczy, że jest to dla nas ważne. I te myśli, które się pojawiają w momencie, kiedy na przykład odczuwamy ten pierwszy głód, albo kiedy nerwy zaczynają nami trząchać, to są te myśli, które najchętniej wróciłyby do starych nawyków żywieniowych, które wyciągnęłyby 3 paczki chipsów z szafki, położyły się na kanapie i oglądały doktora House'a. To są te myśli. Ale przecież my chcieliśmy zmienić nasze życie, przecież my chcieliśmy zmienić nasze funkcjonowanie. No właśnie, więc trzeba być gotowym na to, że te myśli będą się pojawiały. Wielokrotnie można usłyszeć, trzeba mieć silną wolę, że to wszystko musi być takie, wiecie, zrobione fest już od początku, najlepiej jak się da, że z dnia na dzień po prostu o 180 stopni zmieniamy nasze codzienne funkcjonowanie, no wszystko jest inaczej i wszystko jest od razu super. A prawda jest kompletnie odwrotna. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie zacząć już od razu z wysokiego C, jakbyśmy byli super pro najlepsi w odchudzaniu, bo odchudzanie to też jest pewnego rodzaju umiejętność i wydaje mi się, że często o tym zapominamy, że też trzeba się tego nauczyć, że też trzeba przejść przez pewien cykl różnych zdarzeń, które doprowadzą nas do tego, że będziemy wiedzieli co i jak, z czym się je, a z czym się nie je i że będziemy wiedzieli po prostu o co chodzi. Dlatego tak często się poddajemy, bo po prostu wpadamy jak śliwka w kompot i okazuje się, że to, co nam się wydawało takie idealne i to, co wydawało nam się po prostu tą jedną metodą, która na pewno zadziała, no w naszym przypadku okazuje się jakąś kompletną brednią. Mi też się zdarzyło wielokrotnie polec właśnie w tych pierwszych dniach redukcji i na przykład koniec końców wieczorem po całym dniu takiego powiedzmy deficytu kalorycznego rzucić się na jedzenie. Ja wychodzę z założenia, że najlepiej by było, gdyby to nasze odchudzanie, ta nasza redukcja działy się jakby obok nas, obok naszego życia, żeby nie były głównym naszym fokusem w ciągu dnia. Bo kiedy wstajemy rano i na przykład rozmyślamy, aha, to na śniadanie zjem to, a na, później drugie śniadanie zjem jabłuszko i 2 marchewki i 0,5 wafla ryżowego, no to my jesteśmy cały czas sfokusowani na tym jedzeniu, jesteśmy cały czas sfokusowani na tym odchudzaniu. I jakby trochę wpadamy w taką obsesję odchudzania, że teraz nic się nie liczy, tylko po prostu kalorie, makroskładniki, liczymy, rozpiska, od razu zaczynamy szukać tego, tamtego, a to wbrew pozorom na początku szczególnie może być bardzo zwodnicze, bo zaczynamy patrzeć na zegarek, liczyć te wszystkie godziny, sprawdzać tutaj to, tamto, siamto i okazuje się, że wykonaliśmy tak dużo pracy, a cały czas czujemy głód. Cały czas jesteśmy rozdrażnieni, cały czas tak troszeczkę pobolewa nas głowa. Kurde, ja się tak staram, a jest mi po prostu źle na ciele. Dlatego moim zdaniem te pierwsze dni najlepiej, żeby naprawdę były dniami aktywnymi. Ale nie mam tutaj na myśli aktywności fizycznej na zasadzie sport, siłownia, bieganie, rower. Fajnie by było, gdyby to były dni pełne różnego rodzaju obowiązków, aktywności, może właśnie jakiś wyjazd, coś, żeby się działo, żebyśmy naprawdę nie mieli za dużo czasu na to, żeby się skupiać na tych nieprzyjemnych początkach odchudzania. Pierwsze dni są bardzo trudne. I kojarzycie te wszystkie osoby, które mówią na przykład, że moja dieta jest taka super, nie odczuwam w ogóle głodu, jest fantastycznie, jestem syta po korek i w ogóle jest pięknie i mam czas jeszcze na bieganie i na wszystko. Ja nie wierzę w tego typu rzeczy. Naprawdę nie wierzę w tego typu rzeczy, bo sama przeszłam przez bardzo dużą redukcję. Teraz znowu jestem na redukcji i powiem Wam szczerze, że to nie jest zawsze takie piękne i nie jest zawsze takie kolorowe. Dlatego warto jest mieć tego świadomość, bo mamy pewne wyobrażenie, mamy pewnego rodzaju wizję tego odchudzania, widzimy na przykład jakieś piękne modelki, które no już mają piękną figurę i opowiadają o swoim odchudzaniu tak, jakby to była po prostu bajka. A później my spotykamy się z tym, wiecie, z tym zderzeniem, bo nasze odchudzanie wcale nie jest takie ładne, wcale nie jest takie przyjemne i wcale nie jest takie łatwe. No i co się wtedy dzieje? Porzucamy to wszystko, rezygnujemy, odpuszczamy, dlatego że
to miało inaczej wyglądać. Jeżeli ja teraz odczuwam głód, to znaczy, że ja robię coś źle, to znaczy, że ja tego w ogóle nie umiem, to znaczy, że ja się do tego nie nadaję. Albo odczuwam głód i jestem tak sfrustrowana tym, że po prostu stwierdzam, ach, chrzanić to, nie jest to tego warte. I świadomość, że ten głód się pojawia, jest ekstremalnie ważna, bo możemy się na to przygotować. Tak mentalnie. Okej, rozpoczynam swoją redukcję. Wiem, że muszę schudnąć, zdaję sobie z tego sprawę, biorę sobie odpowiedzialność za to, że przytyłam, może mam otyłość, może mam nadwagę. Wiem, w jakiej jestem sytuacji, akceptuję tą sytuację i zaczynam coś z nią robić. Ale mam świadomość, że to nie jest takie słodko pierdzące, tylko że może mi być wcale niełatwo. Więc nastawiam się psychicznie na to, że te pierwsze dni będą trudne. Później, jak już nabierzemy tego rozpędu, to jest 1000 razy łatwiej. Tak, będę odczuwać głód. Tak, może mnie pobolewać głowa, dlatego że mój organizm jest wytrącony ze swojego stanu takiego, powiedzmy, komfortowego i daje mi sygnały, że coś się zmieniło. Tak, mogę być rozdrażniona, bo mój cykl jedzenia, kiedy na przykład wcześniej jadłam praktycznie non-stop, się zmienił. To było dla mojego organizmu coś komfortowego, ale to było też coś komfortowego dla mojej głowy, bo ja regulowałam wszystkie swoje stresy, wszystkie swoje na przykład niepowodzenia zawodowe albo jakieś, nie wiem, konflikty na przykład jedzeniem. Wszystkie moje negatywne emocje regulowałam jedzeniem. Teraz chcę to zmienić, chcę coś nowego wypracować. Więc znowu wytrącam się z pewnego rodzaju komfortu. Wytrącam się z sytuacji, którą przez lata pielęgnowałam jako tą komfortową. Ona mnie doprowadziła do nadwagi, ale ujarzmiała moje emocje. Kolejna rzecz. Może się okazać, że przez te pierwsze dni redukcji my będziemy zrzucać wodę. I to zrzucać po prostu jak Niagara, ok? Powiedzmy sobie to wprost. Jak Niagara. Ta cała woda, która była nagromadzona w naszym organizmie, która wiązała się w naszych tkankach, nagle po prostu robi fru, nie ma. No ale to się wiąże z tym, że my po prostu co 5 minut biegamy do toalety i pijemy coraz więcej, no bo żeby pozbyć się nadmiaru wody, warto więcej pić, więc znowuż więcej chodzimy do toalety. I uwierzcie mi, że tego pierwszego, drugiego, trzeciego dnia jest to tak irytujące, jest to tak wkurzające, że naprawdę można usiąść na kanapie i powiedzieć, chrzanie to, biorę sobie paczkę chipsów, najem się tej soli, przynajmniej nie będę sikać co 5 minut. Jak wpadniemy w ten rytm odchudzania, w rytm spożywania posiłków, jedzenia, w tą taką świadomość sygnałów, jakie daje nam organizm, jeżeli ten nasz organizm się troszeczkę uspokoi, to naprawdę później jest 1000 razy łatwiej, przyjemniej i nagle się okazuje, że ta redukcja nie jest taka zła, tylko trzeba było przejść ten pierwszy trudny etap. To nie jest tak, że ja uważam, że żeby się odchudzać, trzeba mieć jakąś silną wolę, trzeba cały czas ze sobą walczyć. Nie uważam, że trzeba ze sobą walczyć. Uważam, że odchudzanie może być okazaniem sobie takich pozytywnych odczuć, troski o siebie po prostu, bo decyduje się na odchudzanie z troski o swoje ciało, z troski o mój stan fizyczny. Ale ten pierwszy moment, no myślę, że mogłabym nazwać pewnego rodzaju, nie wiem, starciem, próbą. Nazwijmy to próbą, że ten pierwszy moment odchudzania, te pierwsze 2-3 dni, to jest właśnie taka próba. Ale tak nie jest przez cały czas. Żebyście też mieli świadomość, że to nie jest tak, że teraz przez pół roku ja będę po prostu toczyła ze sobą jakąś wielką walkę, będę po prostu dręczyć swoje ciało i swoją głowę na maksa. Nie. Jest okej, jest czasami fajnie, jest przyjemnie, efekty dają naprawdę dużego kopa motywacyjnego i da się to zrobić. To nie jest niemożliwe do zrobienia. Ten film miał na celu pokazanie Wam takiego prawdziwego i takiego realnego pierwszego, drugiego, trzeciego dnia odchudzania. Bo ja 1500 razy słyszałam, jak to jest wszystko pięknie i cudownie i w ogóle kolorowo i jednorożce srają tęczą. A później przychodził ten mój pierwszy dzień i się nagle okazywało, że jest kompletnie inaczej, że ja sobie inaczej to wyobrażałam i że ja może jestem słaba, że może ja coś źle robię,
że może ja się nie nadaję i tak dalej. I wiecie, to nie prowadziło mnie do niczego dobrego. Dlatego właśnie chciałam Wam tak szczerze, od serca powiedzieć, jak to bardzo często wygląda. Także trzymajcie się cieplutko, dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zaglądajcie na Instagrama oraz sprawdźcie, czy subskrybujecie mój kanał. Trzymajcie się i buziaki.